dajcie w samym środku czarnego serca. Wizerunek starszych osób w oczach tych znacznie młodszych jest wieloraki, aczkolwiek mimo bardzo widocznego podziału na dwie główne grupy, to starość jednak ma ogrom cech wspólnych. Z jednej strony barykady mamy symbolikę kojarzoną z mądrością i doświadczeniem nabytym w życiu, z drugiej zaś konserwatyzm i brak chęci rozwijania się, podążania za duchem czasu. Po lewej stoją ci, których możemy stawiać za wzór babci i dziadka. Uśmiechnięci, szczęśliwi, wspaniali seniorzy, podczas gdy naprzeciw im stoją typowi stetryciali, wiecznie zmęczeni emeryci. Oba bastiony łączy jednak wizja mieszcząca się głównie w tradycji arystotelesowskiej, gdzie w obrazie starości dominują takie cechy jak słabość, choroba czy nieprzydatność. Jest to pryzmat, który z góry szuflatkuje jesień życia na osoby, które są przez swoje warunki fizyczne niegroźne i niezdolne do wszelkich zmian wokół siebie. Szczytem takich zmian jest babcia potrafiąca zrobić przepyszny obiad, a dziadek pokaże nam kilka ciekawych narzędzi w garażu. W rzeczywistości osoby w wieku podeszłym nie są tak nudne, jakby się nam wydawało, choć faktycznie niektórzy z wiekiem tracą zapał i siły umysłowe, co przynosi nieufność i trwożność. Dlatego też na starość ludzie decydują się na mniej absorbujące zajęcia, takie jak na przykład wzmożone zaangażowanie religijne. Zdecydowanie jednak nie powinni obejmować stanowisk rządzących. Jesteś... Spójrzcie proszę na tą roześmianą twarz. Starszy mężczyzna z wąsem niczym typowy wujas, uśmiechem od ucha do ucha i rozczochraną czupryną. Zwyczajny dziadek, jakich mijamy setki na ulicy i to zaufanie, które wzbudza, może było powodem, dla którego został skazany na 224 lata więzienia. Nie chcę skupiać się na szczegółowej historii tego, co uczynił David Parker Ray w ciągu swojego życia. Historia, którą wam przedstawię, będzie podana w dużym skrócie. Głównym elementem tego filmu będą taśmy Parkera, ale aby poznać ich sens, musicie wysłuchać najpierw celu ich powstania. Zapraszam was w podróż do nory zła. David Parker Ray, nazywany Toybox Killerem, czyli zabójca z pudełka z zabawkami, był seryjnym gwałcicielem i oprawcą podejrzanym o ponad 60 morderstw. Szalony pseudonim zyskał, ponieważ wydał ogromne, jak na ówczesne czasy pieniądze na stworzenie pokoju, który nazywał pokojem zabaw. Mówimy tu o 100 tysiącach dolarów, które obecnie po przewaloryzowaniu byłyby warte jakieś 750 tysięcy dolarów. A to wszystko w celu zabezpieczenia się przed wykryciem i uniemożliwieniu ofiarze ucieczki. Według samego Davida pierwszego morderstwa na tle seksualnym dokonał już jak był nastolatkiem, przywiązując kobietę do drzewa, a następnie ją torturując. Nie wiemy jednak, czy to ma jakiekolwiek pokrycie w prawdzie. Nie sam Ray, ale również i jego pomocnica, Cindy Lee Handy, polowali na zgrabne, śliczne i młode kobiety na ulicach Nowego Meksyku. W różne sposoby porywali je, by następnie umieszczać w pokoju zabaw, gdzie przez miesiące torturowali i gwałcili swoje ofiary. Wewnątrz domu Parkera oraz pudełka na zabawki, które okazało się być przyczepą wolnostojącą, policja znalazła tysiące dowodów w postaci łańcuchów, pejczy, zdjęć, obrazów. Nagrań reja torturującego kobiety, sztucznych penisów, knebli i innych urządzeń seksualnych. Śledczy odkryli również, że nie tylko Parker oraz Cindy brali udział w torturach. Zarzuty zostały postawione również dwóm innym osobom, w tym córce Parkera, którzy pomagali mu w porwaniach czy morderstwach tych kobiet. Ostatecznie, gdyby nie ma lęki błąd oprawców i ucieczka Cindy Vigil. Jednej z ofiar Toybox Killera sprawa zapewnie nigdy by się nie wydała, a cała czwórka nigdy nie stanęłaby przed sądem. 22-letnia Cynthia została porwana w 1999 roku przez parę gwałcicieli, lecz zaledwie po trzech dniach udało się ją odnaleźć. Przez nieuwagę porywaczki i pozostawienie klucza do kajdanek na stole, tuż pod samym nosem Cynthia, porwana dziewczyna zdążyła wyswobodzić się z łańcuchów i zaatakować oprawczynie. Następnie kobieta, cała pokryta siniakami, krwią, i dzierżąc na szyi metalową obrożę, wyrwała się z pokoju zabaw, biegła przed siebie, modląc się, żeby je porywacze jej nie dogonili. Na szczęście dla niej udało się znaleźć pomoc, co poskutkowało za aresztowaniem oskarżonej pary oraz ich pomocników. Zarówno zeznania Synti oraz kobiet z nagrań, które udało się odnaleźć, analizując znalezione w domu Parkera nagrania, pomogły oskarżyć oprawców, niestety tylko o porwania, tortury i gwałty. Morderstw nie udało się sądowi udowodnić, ponieważ biegli nie byli w stanie odnaleźć ciał, mimo iż sam Ray mówił o zamordowanych kobietach na swoich taśmach. I, get my from a woman happy. I to właśnie taśmy okazały się być gwoździem do trumny podczas ustawiania wyroku. Finalnie z 224 lat, Parker odsiedział raptem dwa. Zmarł na atak serca w swojej więziennej celi w wieku 63 lat. To była historia Davida Reya Parkera w pigułce. I zanim przejdziemy do momentu kulminacyjnego, taśmy, o których za chwilę opowiem, są autentycznymi nagraniami Davida Parkera Reya. Każda kobieta, zaraz po porwaniu i umieszczeniu w sali tortur, wysłuchiwała Davida, który opowiadał jej o zasadach panujących w owym pomieszczeniu. Ten jednak Porywając tak wiele kobiet stwierdził, że lepszym pomysłem będzie jednorazowe nagranie siebie samego na taśmę i puszczanie jej każdej nowej nabytej niewolnicy. Jest to jedyne nagranie w języku polskim tłumaczące owe taśmy. Internet nie posiada nawet oficjalnej transkrypcji taśm w języku polskim, tak więc musiałem całość sam przetłumaczyć i nagrać od początku do końca. Język i emocje, które włożyłem do odwzorowania zachowania i dynamiki mówienia Parker'a, zostały oddane w jak najdokładniejszy sposób, tak aby były jak najbliżej pierwowzoru, jak się tylko da. Ostrzegam, że opis czynności tortur seksualnych jest bardzo rozbudowany oraz David był dosyć wulgarną osobą, tak więc w nagraniach pojawiać się będzie wiele przekleństw. Dalsza część filmu pozostaje sekcją podcastową. Zamknijcie więc oczy i wsłuchajcie się w maniakalny głos porywacza, który zamknął was w pokoju zabaw. Cześć, szmato. Wygodnie? Wątpię w to. Nadgarstki i kostki zakute w łańcuch. W ustach knebel. Prawdopodobnie masz związane oczy. Jesteś też zdezorientowana i przestraszona. Mogę sobie to wyobrazić. To całkowicie normalne, patrząc na okoliczności. Przez chwilę jednak będziesz musiała się ogarnąć i posłuchać tej taśmy. Jest to bardzo ważne w Twojej sytuacji. Zamierzam Ci powiedzieć w szczegółach, dlaczego zostałaś porwana, co Ci się stanie i jak długo tu będziesz. Nie znam szczegółów Twojego porwania, ponieważ tworzę tę taśmę 23 lipca 1993 roku jako główną taśmę opisową dla kolejnych porwanych kobiet. Informacje, które Ci przekażę, bazują na moim doświadczeniu z uprowadzonymi, z którymi musiałem sobie radzić na przestrzeni ostatnich kilku. Kilkunastu lat. Jeżeli w przyszłości będą jakieś większe zmiany w naszych procedurach, to ta taśma zostanie zaktualizowana. Więc tak, oczywistym jest, że jesteś tutaj wbrew swojej woli. Bezradna. Nie wiesz, gdzie jesteś, nie wiesz, co ci się stanie. Jesteś bardzo przestraszona albo wkurwiona. Jestem pewien, że już próbowałaś uwolnić dłonie albo kostki, ale wiesz, że nie dasz rady. Po prostu czekasz, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Prawdopodobnie myślisz, że będziesz zgwałcona i masz kurwa rację. Nasz główny obiekt zainteresowania jest pomiędzy twoimi nogami. Będziesz gwałcona dokładnie i wielokrotnie w każdą dziurę jaką masz, ponieważ w zasadzie zostałaś porwana i przywieziona tutaj, żebyśmy mogli cię wytrenować i wykorzystać jako niewolnicę seksualną. Brzmi niedorzecznie? Pewnie dla niezaznajomionych z tematem ludzi tak, ale my to robimy cały czas. Zajmie to dosyć sporo czasu, żeby cię do tego przystosować i ni ci się to nie spodoba, ale mnie to jebie. To nie tak, że ty będziesz miała jakikolwiek wybór. Zabraliśmy cię tu siłą, to będziesz tu trzymana i używana na siłę. Wszystko to sprowadza się do tego, że będziesz naga i przykuta łańcuchem jak zwierzę, żeby być wykorzystywaną i maltretowaną, kiedy tylko zechcemy i jak tylko zechcemy. I możesz się już do tego zacząć przyzwyczajać, bo będziesz tu trzymana i używana, dopóki nie będziemy zmęczeni ruchaniem ciebie. A zmęczymy się po miesiącu, dwóch, może trzech. No nic wielkiego. Moja przyjaciółka i ja łapiemy takich seks slave'ów od lat. Oboje mamy swoje fetysze, takie jak gwałty i różne dziwaczne gry. Uważamy to za wygodne mieć jedną czy dwie niewolnice stale dostępne, żeby <laughs> zaspokajać nasze potrzeby. Jesteśmy dosyć wybredni, jeżeli chodzi o wybór dziewczyny do porwania. Na pewno masz ładne ciało jesteś dosyć młoda, nawet bardzo młoda. Do naszych celów preferujemy łapać nastolatki. Seksualnie rozwinięte, ale dalej małe. Kurewsko przestraszone. Łatwe w obsłudze i łatwe do wyszkolenia. No i zazwyczaj mają ciasne, małe cipki i dupki. Są perfekcyjnymi niewolnicami. Za każdym razem, jak wyruszamy na łowy i nie możemy znaleźć małej nastolatki, to jedziemy do gejowskich barów, szukając seksownych lesbijek z wielkimi cycami. Bardzo lubię gwałcić i bawić się z lesbijkami. No i nie ma wielkiego ryzyka, że przeniosą na mnie jakiegoś syfa. Nie lubię kondomów. No i mimo, że są ciut starsze, chyba że dużo się pieprzą dildo, to dalej mają ciasne dziury między nogami. Zupełnie jak te młode. Jak nie możemy znaleźć lesbijki, którą chcemy, to łapiemy wszystko, co jest młode, czyste i dobrze zbudowane. Bardzo rzadko wracamy z pustymi rękoma, bo jest pełno szmat do wyboru. Przy odrobinie praktyki w poszukiwaniu większość z nich jest bardzo łatwa do zdobycia i to niskim kosztem, jeżeli chodzi o ryzyko. W tym momencie nie jest już ważne, z której pochodzisz kategorii. Jesteś tu i wykorzystamy to w całości. Będziesz trzymana w ukrytym pokoju. Jest on stosunkowo dźwiękoszczelny, ucieczkoodporny i całkowicie wyposażony w urządzenia i sprzęt do zaspokajania naszych seksualnych fetyszy i dewiacji. Może, a może i nie być innej dziewczyny w pokoju. Okazjonalnie, dla różnorodności lubimy trzymać dwie niewolnice w tym samym czasie. W takim wypadku, jako ta nowa, będziesz otrzymywać zdecydowanie więcej uwagi. No, jak mówiłem wcześniej. Będziesz tu trzymana jak zwierzę. A, robię to już za długo. Gwałcę takie pizdy jak ty, od kiedy nauczyłem się walić konia i wiązać ręce małych dziewczynek za ich plecami. Jeżeli o mnie chodzi, to jesteś dla mnie tylko ładnym kawałkiem mięsa do wykorzystania. Pierdoli mnie to, co masz w głowie i co czujesz w tej sytuacji. Możesz być mężatką, mieć dziecko lub dwa, chłopaka, dziewczynę, pracę, raty na auto, jebać to. Lata mi to koło chuja i nie mam ochoty o tym słuchać. Będziesz się o to martwić, jak już cię wypuszczę. Jedną z rzeczy jest to, że nienawidzę swoich niewolnic i możesz być pewna, że nie mam do ciebie żadnego kurwa szacunku. Twój status tutaj jest nie większy niż jednego z psów lub zwierząt w stodole. Twoją jedyną wartością jest fakt, że masz atrakcyjne, użyteczne ciało. I tak jak reszta naszych zwierząt, będziesz karmiona i pojona, trzymana w dobrej kondycji fizycznej. Czyszczona i dopuszczona do toalety, gdy będzie to potrzebne. W zamian za to będziesz ostro wykorzystywana. Zwłaszcza w ciągu pierwszych kilku dni, kiedy będziesz tą nową i świeżą. Będziesz zakuta w łańcuch w wielu różnych pozycjach. Zazwyczaj z nogami lub kolanami rozszerzonymi na siłę. Twoja cipka i dupa dostaną prawdziwy trening. W szczególności dupa, bo uwielbiam ostre rżnięcie od tyłu. Obie dziury będą męczone między innymi dosyć dużymi dildosami. Musisz też wiedzieć, że będzie cholernie dużo oralnego seksu. Wielokrotnie będziesz zmuszana, żeby ssać chuja i lizać cipę, dopóki nie będzie ci boleć szczęka, a język będzie ci odpadał. Możesz tego nie lubić, ale będziesz to kurwa robić. I to będzie ta delikatna część. Nasze fetysze zawierają w sobie wiązanie linami i odrobinę sadyzmu. Nic specjalnego, ale zdecydowanie będzie to nieprzyjemne i czasami bolesne. Po prostu kilka udziwnień, które lubimy stosować, żeby się wyładować na młodej suce. <laughs> Jeżeli jesteś naprawdę młodziutka i nie miałaś do czynienia z żadnymi fetyszami, to czeka cię jebany obszerny kurs wiedzy o seksie. Kto wie, może coś ci się spodoba. Bywa i tak. Jeżeli będzie się nam chciało poświęcić czas i uwagę, to nawet w takich warunkach da się doprowadzić szmatę do orgazmu. No, mówiłem ci już, że będziesz tu przez miesiąc, dwa, a może i trzy, jak będziesz nas dalej podniecać. Gdyby to zależało od mojej pani, to zatrzymalibyśmy cię tu na czas nieokreślony. Ciągle powtarza, że to dalej tyle samo Frajdy i mniejsze ryzyko złapania. Ale osobiście lubię różnorodność. Świeżą cipkę do zabawy od czasu do czasu. Łapiemy cztery do pięciu dziewczyn rocznie, w zależności od potrzeb i przypadkowych spotkań. W zasadzie wydaje mi się, że jesteśmy łowcami, bo ciągle się rozglądamy. Czasami jakieś słodkie maleństwo znajdzie się na poboczu, idąc, jadąc na rowerze, albo zwyczajnie biegnąc. No, przy takiej okazji, która się sama nadarza i nie jest zbyt ryzykowna, łapiemy ją, nawet jak już mamy jedną w naszym pokoju zabaw. Różnorodność jest przyprawą dla życia. Jestem pewien, że jesteś świeżą, malutką dupką, z którą będę miał od chuja zabawy, no ale w końcu się tobą znudzę. Gdybym zabijał każdą sukę, którą porwałem, to ciała byłyby porozrzucane po całym kraju. A poza tym nie lubię zabijać kobiet, dopóki nie jest to absolutnie konieczne. Więc wynalazłem bezpieczną, alternatywną metodę pozbywania się ciał. Miałem pełno suk, na których to testowałem, więc mam to opanowane do perfekcji. Uwielbiam to robić. Podniecają mnie gry umysłowe. Jak już z tobą skończymy, to zostaniesz porządnie nać pana kombinacją tiopentalu sodu i fenobarbitalem. Oba są lekami hipnotycznymi, które uczynią cię mocno podatną na hipnozę, autohipnozę i sugestię hipnotyczną. Będziesz dostawała to gówno przez kilka dni, podczas gdy ja będę się bawił twoim umysłem. Jak już skończę prać ci mózg, nie będziesz pamiętała kurwa nic z naszej małej przygody. Ani tego miejsca, ani nas, ani tego, co ci się przytrafiło. Nie będzie żadnych dowodów DNA, bo zostaniesz dokładnie umyta, a obie dziury dokładnie wypłukane. Będziesz ubrana, uspokojona i wypuszczona na jakiejś wiejskiej drodze. Pośniaczona, <grytania> obolała, ale nie będzie to nic, co się nie zagoi w tydzień albo dwa. Myśl o praniu mózgu może nie być dla ciebie przyjemna, ale robimy to od dawna i działa. I to jest mniejsze zło. Jestem pewien, że wolisz takie rozwiązanie niż być uduszoną, albo żebym poderżnął ci gardło. Okej, okay. bez wątpienia ktoś na pewno ciebie będzie szukał. Możesz widnieć w spisie osób zaginionych, ale nikt nie będzie cię szukał właśnie tutaj. Nikt nie ma pojęcia, gdzie jesteś. Nawet ty nie masz. Uwierz mi, jesteśmy bardzo ostrożni. Nie będzie żadnego rycerza w lśniącej zbroi. Który wpadnie tu i cię uwolni. Jesteś tutaj tylko ty, i patrząc na okoliczności, zakładam, że to jest straszna myśl. Jak w tym pokoju będzie inna dziewczyna, to ona też ci nie pomoże, bo będzie w tej samej sytuacji, co ty. Co do twojej ucieczki, to jestem pewien, że będziesz próbowała wymyślić w jakiś sposób. Taka ludzka natura. Ale nie warto nawet o tym mówić. Nie byłoby to rozsądne z naszej strony, gdybyś biegała po lesie i darła mordę o jakimś gwałcie. Byłoby to co najmniej żenujące. W związku z tym będziesz trzymana w środowisku, które jest bezpieczniejsze niż więzienna cela. Jeżeli już tego nie zrobiłem, to za chwilę założę ci na szyję stalową obrożę. Jest podpięta do długiego, ciężkiego łańcucha przypiętego do stalowego pierścienia w podłodze. Obroża nie zostanie zdjęta do momentu, aż cię nie wypuszczę. To stały element wyposażenia. Ukryty pokój zabaw, w którym jesteś trzymana, ma stalowe ściany, podłogę i sufit. Jest dźwiękoszczelny i ma stalowe drzwi z dwoma zamkami. Zawiasy są przyspawane, a na zewnętrznej stronie drzwi są dwa ciężkie rygle. Ten pokój jest całkowicie odporny na jakąkolwiek próbę ucieczki. Nie dasz rady nawet z narzędziami. Za każdym razem, jak będziesz pozostawiona bez opieki, twoje nadgarstki będą skuwane łańcuchem. A jak będziesz się za bardzo rzucać po pokoju, to dadzą nam znać o tym elektroniczne czujniki. A jeżeli to nie wystarczy, to mam podpiętą kamerę do telewizora w pokoju, więc mogę siedzieć od czasu do czasu i patrzeć, co robisz. No i się tym napawać. Elektronika to cudowna rzecz. Droga, ale kurwa, wszystko w tym pokoju jest drogie, za to cholernie warte swojej ceny. Uwierz mi. Gdyby wszyscy wiedzieli, ile zabawy jest w posiadaniu seks niewolnika, to połowa kobiet byłaby przykłuta u kogoś w piwnicy. W każdym razie mamy wiele praktyki i... A, no, nie martwimy się twoją ucieczką. Nigdzie się kurwa nie wybierasz. Jeżeli jeszcze nie jesteś naga, to zaraz będziesz. Twoje ciuchy zostaną spakowane i przypilnowane do czasu wypuszczenia cię. Spokojnie, przyzwyczajsz się do nagości. Do tego, do czego będziesz wykorzystywana, ubrania by ci tylko przeszkadzały. Poza tym, lubię oglądać nagie kobiece ciała, czy to na żywo, czy w telewizji. Jak już mówiłem, będziesz miała codziennie świeży dostęp do jedzenia i wody. Nie tak dużo, jak pewnie jesteś nauczona, ale wystarczająco, żebyś była zdrowa. Będziesz karmiona tylko raz dziennie, tak jak reszta zwierząt. Podczas pierwszych dni, dopóki się nie przyzwyczaisz, a twój żołądek nie zdąży się jeszcze skurczyć. Będziesz czuła się osłabiona i ciągle głodna. Nie potrwa to długo. Trzy, może cztery dni. Mimo to, dopóki się nie dostosujesz do nowego środowiska, wolałbym cię trzymać w takim stanie. Teraz już wiesz, że zostałaś porwana, żeby być nauczoną bycia posłusznym seks-niewolnikiem. Zdaj sobie sprawę z tego, że bycie zmuszaną do niewolniczego seksu jest trudne do przełknięcia. Niektóre dziewczyny naprawdę mają z tym wiele problemów i jestem pewien, że też będziesz do pewnego stopnia miała. Ale spójrz na to: nie możesz uciec, nie możesz powiedzieć nie. Będziesz naga cały czas, bez możliwości rzucania czy stawiania się, będziesz tylko leżeć i wszystko znosić, bez względu na to, co będzie z tobą robione. Straszne? <słuch> tak, ale nie masz wyjścia. Nic, co powiesz albo zrobisz, nie będzie miało wpływu na to, co ja z tobą zrobię. Dużo suk, błaga i prosi. Większość z was kurwa wyje, szczególnie w ciągu pierwszych kilku dni. Kilka dziewczyn krzyczało i groziło. Ale ja mam plakat na ścianie w moim pokoju zabaw, którego cytat podsumowuje wszystko: Jeżeli są warte wzięcia, warte są zatrzymania. I powiem ci, żebyś wiedziała, że od kiedy tu jesteś, wbrew swojej woli, Nigdy nie ufamy temu, co mówisz, robisz albo co obiecujesz. Jesteś potencjalnym zagrożeniem i tak też będziesz postrzegana. Ile razy słyszałem, jak te kurwy obiecywały, że zrobią wszystko, o co tylko poproszę, jak zdejmę z nich łańcuchy. Oferowały kupę szmalu, a były też takie, co mówiły, że lubią nasze zabawy. Ale ja lubię łańcuchy. Pieniądze nie są takie ważne, a masochistki są rzadkie jak ja, pierdolę. <śm> Ciekawe, co ty wymyślisz. Pewnie nic czego bym już nie słyszał, o ile w ogóle pozwolę ci mówić. Zmieńmy temat. Wiesz o tym, że przez większość czasu będziesz w pokoju zabaw, ale raz na jakiś czas lubimy się zabawić u nas w sypialni. A ty będziesz wyprowadzana z pokoju do naszej sypialni w łańcuchach oczywiście. Dodatkowo, mamy kilku bliskich przyjaciół, z którymi lubimy imprezować. Wiedzą o naszych upodobaniach i nie mają nic przeciwko ruchaniu ciebie. Możesz też im usługiwać, ale przez większość czasu będziesz obciągać i się wypinać. Ich nie rają ostrzejsze rzeczy. Jednakże, kiedy robimy imprezę, czasami lubię zrobić małe show, które tobie się ni chuja nie spodoba. Zostaniesz zabrana do salonu i rzucona na kolana, z rękoma na ziemi. Kostki, nadgarstki, kolana i biodra zostaną przywiązane do metalowej ramki stworzonej, żeby utrzymać twoje ciało w tej pozycji. Rama została zbudowana w taki sposób, żebyś była ciągle wypięta na pieska. Z dupą w górze, cipa na wierzchu, wiszące cycki po każdej ze stron metalowej rury wspierającej konstrukcję, a kolana rozwarte. Pozycja podobna do tej, jaką przybiera suka w rui na samym środku pokoju, a my siedzimy na kanapie i oglądamy. Mam w planach wetrzeć piżm w twoje plecy, kark i w wcipę. Słuchaj teraz. Mam trzy psy. Wszystkie to samce bo nie chce mieć żadnych jebanych szczeniaków. Jeden z nich to bardzo duży owczarek niemiecki, który jest wiecznie napalony i uwielbia, kiedy przyprowadzam go do domu, żeby mógł wyjebać kobietę. Jak już go wypuszczę, powęszy trochę wokół Ciebie przez chwilę, a w ciągu minuty będzie już cię ujeżdżał. Jest około 50% szans na to, w którą dziurę trafi, ale żadna mu nie przeszkadza. Jego penis jest dosyć chudy. Wchodzi gładko, ale ma 25 cm, i kiedy jest ostro napalony, to robi mu się pojebanie wielka gula na środku. Miałem już niewolnice, które mówiły, że to tak, jakby miały w sobie piłkę baseballową. Całość nie trwa długo. Będziecie jebał przez jakieś trzy, może 4 minuty, i podczas tego mocno chwycicie przednimi łapami. Pewnie też niechcący drapnie ci od czasu do czasu pozurami po cyckach, ale jak już skończy, to będzie musiał z ciebie wyjść. I mierzyłem tutaj czas. Zaczyna się szarpać, ale przez gulkę na fiucie jest mu ciężko i musi chwilę zaczekać aż ona opadnie. Jak skończy w cipce, no to trwa to około 3 minut aż wyjdzie. Jak w dupie, 5 minut. Heh. Nie używam psów tak często, ale nie odmawiam mu też nowej cipki. Nie ma wątpliwości, że będzie w tobie kilka razy, jak już tu jesteś. Heh. Lubię na to patrzeć. A kiedy w pokoju jesteśmy tylko ty, ja i pies, on zawsze będzie lądował w twojej dupie. Gulka na jego fiucie jest duża i ekstremalnie niekomfortowa, kiedy on pcha go w twój odbyt. Uwielbiam patrzeć, jak dziewczyna się wije i trzęsie, kiedy on to robi. W związku z tym daje mu, no, lekką pomoc, jeżeli chodzi o trafienie w odpowiednią dziurę. Jeżeli myślisz, że to wszystko jest chore i deprawujące, to uwierz mi, jeszcze nic nie widziałaś. To jest zupełnie inny świat. Wśród naszej małej grupy przyjaciół rzeczy takie jak gwałty, porywanie czy seks z psem to jest chleb powszedni. Rzecz jasna, tutaj wszystko może się zdarzyć i się zdarza. Lubimy mieszkać w górach, bo jest tutaj cicho, ustronnie i każdy zajmuje się sobą. Jedyny dom w pobliżu należy do naszych przyjaciół, a oni niczego nie widzą ani nic nie słyszą. <grystanie> Okej, okay. porozmawiajmy o Twoim treningu, o zasadach i karach. Jesteś tutaj niewolnicą, a dyscyplina jest surowa. Zaraz podam Ci zasady, co ci wolno, a czego nie, i nauczysz się ich przestrzegać, bo za każdym razem, jak złamiesz zasadę, to będziesz karana. Tak szybko, jak któraś z zasad będzie tobie przekazana, momentalnie staje się prawem, z którego będziesz rozliczana i wiesz, co będzie, jak coś spierdolisz. Mamy kilka metod karania. Beach jest wspaniałym narzędziem treningowym, tak jak maszyna do rażenia prądem. Jak przekroczysz granicę, to jedno lub oba z narzędzi będą na tobie wykorzystane i zapewniam cię, że to nie będzie przyjemne. Reguł nie ma za dużo i one są dosyć proste do zapamiętania, ale będziesz popełniać błędy. Wy wszystkie popełniacie. Nie lubię jak łamiecie zasady. Wkurwia mnie to. Podczas pierwszych kilku godzin, jak złamiesz regułę po raz pierwszy... ...proces nauki. Za drugim razem, jak złamiesz tą samą regułę, będziesz delikatnie ukarana. Za trzecim razem będzie zastosowana już pełna kara. Zero ustępstw po twoim pierwszym dniu. Oczekujemy całkowitego posłuszeństwa. Jeszcze możesz sobie z tego nie zdawać sprawy, ale już wkrótce zaczniesz. Jesteś niewolnicą, a ja twoim panem, moja kobieta, twoją panią. Masz być całkowicie potulna. Będziesz bardzo cicho i odezwiesz się tylko wtedy, kiedy ci na to pozwolę. Nigdy nie zaczynasz rozmowy pierwsza. Masz mieć zamkniętą mordę. Za każdym razem jednak, kiedy się do Ciebie mówi, wymagana jest od Ciebie odpowiedź w konkretny sposób. Za każdym razem, jak zadaje Ci pytanie, na które odpowiedź brzmi tak lub nie, odpowiadasz mówiąc: Tak, Panie, tak, Pani. Nie, Panie, nie, Pani. Masz okazywać respekt. Mówienie do nas, panie i pani, może dla ciebie brzmieć śmiesznie, żenująco lub głupio, ale okej. Okay. Jak nie zdecydujesz się tak mówić, to możesz się śmiać, kiedy będziesz chłostana albo twoje ciało będzie się wiło w konwulsjach podpięte pod prąd. Twój wybór. Masz odpowiadać na moje rozkazy bez protestowania albo oporu. Rób, co ci mówię i nic innego. Pamiętaj, że jesteś tu zniewolona i nieposłuszeństwo wpędzi cię w kłopoty. Jak zdecyduję się zgwałcić ciebie w cipę i w dupę, nie stawiaj się. Kiedy mówię ci, że masz rozłożyć nogi albo je podnieść, mówisz, tak, panie, i słuchasz mojego rozkazu, bo w przeciwnym wypadku dostaniesz w pierdol. Jak mówię ci, że masz mi obciągnąć, to mówisz, tak, panie, i otwierasz mordę. Kocham seks oralny, jak jest to zrobione dobrze. Zostaniesz nauczona robić to dokładnie tak, jak ja tego chcę. Nauczona, jak używać ust i języka. Będziemy ćwiczyli dużo i za każdym razem, jak będę dochodził, to wepchnę fiuta ci głęboko do gardła i będę go tam trzymał, aż skończę strzelać. Nie będę cię podduszał, ale musisz nauczyć się wstrzymywać oddech i połykać każdą kropelkę spermy. Jak zobaczę najmniejszą kropelkę spływającą z Twoich ust, to cię ukaże. I tak samo będzie z Twoją panią. Kiedy będzie się domagać seksualnego, powiesz. Tak pani i to zrobisz. Ona ciebie też nauczy jak masz to robić i będziesz używać języka dopóki ona nie skończy. Nie mogę przewidzieć jaką soką będziesz i jakie masz podejście do orala, ale powiem ci jedno. Kiedy podczas minetki loda czy kiedykolwiek indziej ugryziesz jedno z nas to cię kurwa potnę. Odetnę ci sutki, a jak będzie to mocne ugryzienie to odetnę ci całego cycka. Może to brzmieć ostro, ale twoje zęby to poważna broń, a ja nie zamierzam tolerować takiego gówna. Byłem już ugryziony i nie wahałem się przed odcinaniem sutków, więc mnie lepiej kurwa nie prowokuj. Okej, okay, wystarczy już o tym. Pamiętaj komendy. Tak, panie. Nie, pani. Jak twoja pani przyjdzie do pokoju i każe ci się położyć na podłodze, to mówisz: "Tak, pani" i robisz dokładnie to, co ci powiedziała. Jak powie, że masz podnieść nogi, to mówisz tak, pani i robisz to, co ci każe. Jak będzie ci kazała rozłożyć kolana, to mówisz tak, pani i je rozkładasz, żeby mogła pobawić się twoją cipką, wciskać w ciebie palce albo dildosy. Niewolnik musi zawsze wykonywać rozkazy bez stawiania oporu. Zapamiętaj to. Nigdy nie mówisz nie, chyba że jest to usprawiedliwione, na przykład odpowiedzią na nasze pytania. Jeżeli jedno z nas lub nawet i oboje zdecydujemy ułożyć Cię w różnorakich pozycjach, łańcuchy będą zdjęte z różnych części Twojego ciała, ale nigdy z szyi. Nie kop nie wierz się ani nigdy nie stawiaj. Jeżeli cokolwiek z tego zrobisz, to trafisz do krainy bólu. Jak mówimy ci, że masz podać nogę do zapięcia w łańcuch, to mówisz tak panie, lub tak pani, i podajesz nogę. Jak będziemy musieli powtarzać reguły? To kary staną się ostrzejsze, aż w końcu tak kurwa brutalne, i jedyną osobą do obwiniania będziesz ty sama. Musisz też wiedzieć, że bicz czy rażenie prądem będzie wykorzystywane nie tylko jako kara, ale i też dla naszej przyjemności. Różnica będzie taka, że kiedy jest to zrobione dla przyjemności, uderzenia biczem będą zdecydowanie lżejsze. Będą szczypać w cholerę, ale nie będą zostawiały takiego piekącego bólu i pręgów bolących przez wiele godzin. Jeżeli chodzi o rażenie prądem, napięcie będzie znacznie mniejsze. Nie będzie też tak bardzo bolesne. Jeszcze nic z tego nie doświadczyłaś, ale wszystko przed tobą. Żeby uniknąć kar musisz być bardzo cicho, potulna i posłuszna. Wyobrażam sobie, że będzie to dla ciebie trudne. Pewnie będziesz próbowała nas testować, czy… nie żartujemy. Większość przetrzymywanych tak robi. Jeżeli chcesz, no to śmiało. Nie krępuj się. Obgadajmy rozmowy. Nie wolno ci mówić, dopóki nie dostaniesz pozwolenia. Wierzę w to, że ta zasada wprowadza większość z was, suk, w kłopoty, bo nie umiecie trzymać mordy na kłódkę. Zawsze chcecie płakać, prosić, przekonywać mnie, żebym was puścił wolno. Przywykłem do wysłuchiwania tego gówna i już tego nie robię. Podoba mi się błoga cisza. W tym pokoju twoje usta są do obciągania, a nie do pierdolenia. Jedyny moment, w którym możesz zacząć rozmowę sama z siebie, jest, gdy poprosisz mnie o wyjście do toalety. I nawet tego musisz się nauczyć w odpowiedni sposób. Panie, czy mogę proszę skorzystać z toalety lub Pani, czy mogę proszę skorzystać z toalety. W odpowiedzi zapytamy się co chcesz robić. Jak chcesz sikać to odpowiadasz siku panie albo siku pani. Jak chcesz srać to mówisz kupę panie albo kupę pani. Musimy to robić w taki sposób, bo dosyć często będziesz mocno związana z założonymi łańcuchami na kostkach i nadgarstkach. Zdjęcie tego wszystkiego trwa cholernie dużo czasu. Jeżeli chcesz sikać, to użyjemy nocnika, który podstawimy ci pod cipę. Jeżeli chcesz srać, to musisz chwilę wytrzymać. W każdym razie musimy wiedzieć, a ty definitywnie musisz nam o tym powiedzieć, bo jak narobisz bałaganu, to będziesz ukarana i zmuszona to posprzątać. No, podstawy wyjaśniłem ci dosyć dokładnie. Wiesz, żebyś zamknąć mordy i nie rozmawiać. Wiesz, jak masz się zwracać do swojego pana i swojej pani. Jak masz reagować na komendy. Jak się tego wszystkiego nauczysz, to nie będzie wielu kar. Możemy się całkiem nieźle dogadać. Poza ruchaniem i obciąganiem będzie dużo innych ciekawych rzeczy, ale do tego przez większą część będziesz albo w ścisłej niewoli, albo przywiązywana na stole ginekologicznym. Nie będziesz mogła się wiercić ani stawiać. Musisz się szybko uczyć. Trening to nie jest moja ulubiona część. Dużo bardziej wolę się bawić z niewolnicą, która już jest wyszkolona. Przekazałem Ci podstawy i dużo więcej do nauki nie masz, ale dopóki nie zaakceptujesz faktu, że jesteś niewolnicą, to będziesz mieć z tego tytułu problemy. Pamiętaj, że zawsze jak coś spierdolisz, poniesiesz karę. A jak to już się zdarzy kilka razy, to zaczniesz się już kurwa bać następnego razu. Niektóre buntowniczki mają w zwyczaju być lekko wojownicze. Nie polecam, chyba że chcesz mieć naprawdę przejebane. Tutaj musisz być pokorna. Nie masz innego wyjścia. Robiliśmy to już tyle razy, że doskonale wiemy, co lubimy robić z niewolnicami. Nie widzi nam się traktować cię brutalnie. Jak nie będziesz sprawiać nam problemów, to nie zrobimy więcej niż jest to konieczne, żeby zaspokoić nasze seksualne potrzeby. Początkowo, kiedy mamy nową dziewczynę w pokoju, to jesteśmy jak dziecko z nową zabawką. Jesteś świeża, podniecająca i będziemy z tobą spędzać dużo czasu. Ale potem, jak zostaniesz już obdarta z nowości, to nasza zabawa nabierze czegoś w rodzaju rutyny. Będziemy spędzać tylko jakieś trzy Cztery godziny dziennie w pokoju zabaw. Będziesz miała dużo czasu na odpoczynek, sen, oglądanie telewizji czy cokolwiek innego. Jak będziesz zachowywać się w miarę posłusznie, to zostaniesz pozostawiona w miarę wygodnej pozycji do odpoczynku. Jeżeli chodzi o seks, to Twoja pani będzie chciała minetkę kilka razy dziennie. Ja z kolei lubię się spuszczać w niewolnicę dwa, może trzy razy dziennie zazwyczaj w usta albo w dupę. Nie zrozum mnie źle, będę wsadzał kutasa w cipę też raz na jakiś czas, ale przez większość czasu ta dziura będzie zajęta przez duże, duże dildosy. Będziemy wchodzili i wychodzili z pokoju kilka razy dziennie, ale będziesz miała dużo wolnego czasu. Teraz muszę ci powiedzieć, że jest też druga strona medalu. Raz na jakiś czas trafia nam się suczka, która ma pretensje, stawia się i nie chce współpracować. To tutaj nie działa. Jestem pewien, że już zdałaś sobie sprawę z tego, na jak cienkim lodzie stoisz. Dopóki masz na sobie łańcuchy, nie próbuj niczego głupiego. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, jestem zdolny do torturowania cię na sposoby, o których nie masz nawet pojęcia. Pokój zabaw jest wyposażony w narzędzia chirurgiczne, które miałem już okazję wykorzystać i zrobię to ponownie, jeżeli będę musiał. Już ci mówiłem, co się stanie, kiedy zaczniesz gryźć. Żeby być całkowicie bezpieczną, masz być posłuszna. Jeżeli przypadkowo lub nie skaleczysz, podrapiesz lub kopniesz którejś z nas, będziesz miała poważny problem. Jestem pewien, że chcesz przeżyć naszą przygodę i ja też tego chcę. Ale pamiętaj, że jesteś zbędna i równie łatwa do zastąpienia. Może to zabrzmieć brutalnie i zimno, ale jeżeli będziesz problematyczna, Albo będziesz dla nas prawdziwym zagrożeniem, to nie będę miał skrupułów, żeby podrżnąć ci gardło. Jak mówiłem wcześniej, nie lubię zabijać przyprowadzonych tu dziewczyn, ale czasami muszę. Co mogę powiedzieć? Naprawdę byłoby mi bardzo przykro, gdybym musiał zrzucić to twoje fajne, ładne, seksowne ciałko do jakiegoś kanionu, żebyś zgniła. Nie chcę cię nastraszyć, ale tak po prostu jest. Bądź miła. Trzymaj mordę na kłódkę, naucz się zasad i przetrwaj. Zajmujemy się sadomaso i czasami będziecie to boleć, ale wszystko co robimy dziewczynom ma sprawiać ból, a nie okaleczać. A to jest duża różnica. Nieważne jak bardzo będziecie boleć, nieważne jak bardzo będziecie boleć, nic z naszych zaplanowanych akcji nie pozostawi chwilowych ani nawet stałych obrażeń na twoim ciele. Nie kłamie i nie mam zamiaru sprawiać, żebyś odetchnęła z ulgą. Dla mnie to jest bezcelowe. Mówię ci jak jest. Tak zawsze robimy i tak będzie z tobą, chyba że będziesz problematyczna. Już mówiłem, że będziesz lekko biczowana. Dla przyjemności. To samo z elektroszokami. Inne paskudne rzeczy, które mamy zamiar robić, będą wycelowane w twoje cycki, sutki i między twoje nogi. Twoja pani ma szczęście, że może dojść w każdej chwili. Po prostu lubi być odrobinę sadystyczna. Raz na jakiś czas. W moim przypadku... No, ja nie mogę dojść przy dziewczynie, dopóki jej najpierw nie skrzywdzę. To jest powód, dla którego jestem tak zajarany gwałtami i niewolnictwem. I powód, dla którego będziesz poddawana pewnej ilości bólu. W większości to, co robimy, to wbijanie igieł w cycki, przekłuwanie sutków, warg romowych... Wbijanie ich w łechtaczkę, a ja jestem fanem rozciągania niektórych rzeczy. Metalowe klamry z długimi nylonowymi sznurkami będą zakładane na twoje wargi sromowe i naciągane tak, żeby cipka była ciągle w stanie otwartym. Klamry będą też przypięte do sutków. Nylonowe sznurki będą poprowadzone przez pierścienie przymocowane do sufitu albo przez pierścienie na każdej ze stron stołu i będą tak mocno naciągane, żeby rozciągać twoje cycki. Czasami też twoja cipa będzie rozciągana klamrami albo dildosami i to nich będziemy używali najczęściej, bardziej niż cokolwiek innego. Wiele z nich jest długich, o bardzo dużej średnicy i są bardzo bolesne jak wciskam je w ciebie na siłę. Twoja pani będzie używać ich na twojej cipie, a ja lubię się nimi bawić w obu dziurach. I to jest chyba tyle na ten temat. Będziemy jeszcze robić kilka innych drobniejszych rzeczy, które lubimy robić. Ale nic o większych konsekwencjach i nie za często, po prostu urozmaicenie. Jeżeli chodzi o igły, zawsze będą sterylizowane. Klamry będą bolały jak sam skór wysyn, ale nie spowodują trwałych uszkodzeń. Nawet nie przebijają skóry. Co do dildosów, to obie Twoje dziury będą rozciągnięte w chuj. Będzie to bolało, ale. Po czasie się rozciągną. Twoja cipka jest zaprojektowana tak, żeby wyszło z niej dziecko, więc nie użyjemy nic większego niż ono. Te naprawdę wielkie nie będą wkładane w twój tyłek. Nie chcę go rozciągnąć na tyle, żeby nie dało się go ruchać. W każdym razie, chyba jasno wytłumaczyłem ci tą część. Zobaczmy, co ja jeszcze mogłem przegapić. O, porozmawiajmy o krzykach. Co jakiś czas trafia nam się krzykara. Niektóre suki chcą drzeć mordę cały czas i to zdecydowanie przynosi im kłopoty, bo mnie to mocno denerwuje. Wkrótce twój knebel będzie zdjęty. Żyjemy w odizolowanej okolicy, więc krzyki nie są jakimś dużym problemem. W pokoju zabaw nie jest to problem, głównie przez wytłumienie. Ale mnie to zwyczajnie wkurwia. Jest na to miejsce i czas. Lubię posłuchać, jak suka się drze, ale zazwyczaj nie. Jedyne, co może na ciebie sprowadzić krzyk, to cholernie dużo kar. A jak wejdzie ci to w nawyk, to cię zaknebluje na stałe. Będzie zdejmowane tylko do jedzenia i obciągania. Już ci mówię o gadaniu. Nie próbuj inicjować konwersacji. Nic nie mów. Będziesz karana. Jeżeli palisz, to jest to dobry czas, żeby rzucić. Nie zamierzam kupować ci papierosów, a jeżeli o jednego poprosisz, to dostaniesz kilka ciosów biczem. Pamiętaj, jeżeli usłyszysz pytanie, to odpowiadasz: tak, panie, albo nie, panie. Jeżeli musisz iść do łazienki, to mówisz: panie, pani, czy mogę skorzystać z łazienki? Za każdym razem, jak usłyszysz komendę, to zawsze potwierdzaj ją słownie: tak, panie, a potem wykonaj rozkaz. Nie jest to trudne. Taka sprytna dziewczynka jak ty powinna to szybciutko załapać. Będą takie sytuacje, że będziesz wystawiona na olbrzymi stres i zapomnisz, jak masz się odzywać, ale to nie jest wymówka. Za każdym razem będziesz miała przejebane. Po kilku dniach nabierzesz automatyzmu i nie będzie dla ciebie to więcej problemem. Zdaję sobie sprawę z tego, że jak już zdejmę ci ten knebel, to będziesz próbowała mnie przekonać do puszczenia cię wolno i inne jakieś pierdoły. Pewnie dlatego, że z zakutymi łańcuchy nad garstkami, kostkami, usta są twoją jedyną obroną. Ale nie rób tego. Twój trening się już zaczął, więc musisz być bardzo ostrożna z tym, co mówisz i robisz. Za chwilę zaczniemy naszą eksplorację. Musimy się lepiej poznać z twoim ciałem, więc zaczniemy od ruchania i obciągania. Możemy się z tobą trochę podrażnić za pomocą naszych bardziej normalnych zabawek? No nic poważnego. To będzie coś w rodzaju okresu przygotowawczego. Nic nie mów. Nie wierć się i nie stawiaj. Nieważne co robimy, bo zaczniesz natychmiastowo odczuwać brak trzymania się zasad. Później mam zamiar zadać ci sporo pytań. Skoro mam zajmować się twoim ciałem przez miesiąc, dwa, może trzy, to muszę wiedzieć o tobie kilka rzeczy. Przygotowałem kwestionariusz, który wypełniam z każdą nową zdobyczą. Niektóre z pytań okażą się być zawstydzające, ale powinnaś odpowiadać zgodnie z prawdą. Lepiej kurwa dla ciebie. Nie chcę złapać cię na kłamstwie. Pytania będą odnosić się do twojej kondycji fizycznej, wszelkich schorzeń, o których muszę wiedzieć, leków, nawyków seksualnych, preferencji, porodach, jakie mogłaś mieć, dat, kiedy masz okres i tego typu sprawy. Jak mówiłem, twój trening się zaczął. Za każdym razem, jak zadam Ci jedno z pytań z kwestionariusza, będzie poprawny sposób odpowiedzi, o którym powiem Ci za chwilę. Podczas wypełniania go będziesz przypięta do stołu ginekologicznego. Twoje stopy będą w strzemionach, a kolana szeroko rozwarte tak, żeby wszystko, co ważne, było na wierzchu. Lubię tak trzymać dziewczynę, kiedy ją przepytuję, bo mogę na bieżąco weryfikować wszystko to, co mówi. Jeżeli masz jakieś choroby, to mi powiedz. Przedyskutujemy to i możemy wprowadzić poprawki. Nie wypuścimy cię, ale możemy wprowadzić poprawki. Zaczniemy z tym kwestionariuszem już niedługo. Będziesz naga i jak już mówiłem, przywiązana do stołu ginekologicznego, żebyś nie mogła się wjeżdżać. Chwilę pogadasz, odpowiadasz na pytania, więc od razu zaczniemy trening poprawnego odpowiadania. Konsekwentnie, zanim zaczniemy nasz kwestionariusz, założę Ci dwie małe elektryczne klamry na sutki. Za każdym razem, jak zadam Ci pytanie, masz odpowiedzieć poprawnie. Na przykład, jak się zapytam, ile masz lat, odpowiesz Panie, mam 19 lat. Odpowiedz na pytanie w całości i nie mów nic więcej. Jeżeli pytanie wymaga odpowiedzi tak albo nie, odpowiedz wtedy tak, Panie, albo nie, Panie. Jeżeli pytam się o daty występowania okresów, mówisz Panie, mój okres jest wtedy i wtedy. Jak pytam się o to czy rodziłaś, mówisz nie, panie albo panie, rodziłam X czasu temu. Zawsze zaczynasz zdanie od panie. I nie śpiesz się. Nie mamy po co się śpieszyć. Pomyśl zanim coś powiesz, bo za każdym razem kiedy coś spierdolisz, wcisnę taki fajny mały guzik i wyślę kilka tysięcy woltów prosto w twoje suty. Uczysz się, więc to będzie szybkie porażenie. Nie mam zamiaru trzymać tego wciśniętego guzika i cię torturować, ale za każdym razem jak coś zjebiesz, będzie gorzej i dłużej. Więc nie spiesz się. Odpowiadaj poprawnie. Nie mam zamiaru ciebie poganiać. Pomyśl nad każdą odpowiedzią i bądź kurewsko pewna, że zaczynasz zdanie od panie. Jeżeli będziesz się zachowywała ok. Zamkniesz mordę nie pytana i nie będziesz sprawiała nam problemów, to Twój pierwszy dzień w zasadzie będzie czymś przyjemnym dla każdego. Wsadzę kilka lildosów między Twoje nogi i to nie będą te duże. Chcę po prostu zapoznać się z Twoimi narządami rozrodczymi i ich rozmiarem. Wszystkie dziewczyny są różne. W ciągu dnia zostaniesz zgwałcona kilka razy, ale to nic takiego. Drugiego dnia, po tym jak już się całkowicie zapoznasz z zasadami i procedurami. Przejdziemy do konkretów. Większość z nich nie będzie dla Ciebie przyjemna, ale musisz się przyzwyczaić, bo tak już zostanie przez dłuższy czas. W końcu sprawy się już trochę uspokoją. Wtedy stanie się to normą. Cóż, wydaje mi się, że powiedziałem Ci już wszystko, co mogłem. Nie mogę przewidzieć przyszłości, nie mogę przewidzieć zmian w procedurach, ale jeżeli słyszysz to nagranie, to zakładam, że dalej jest w miarę aktualne. Mogę dać Ci tylko jedną radę. Bądź mądra i przetrwaj. Nie krzycz. Nie odzywaj się nieproszona. Bądź bardzo cicho. Bądź posłuszna i okazuj należyty szacunek. Miłego dnia.